że jeśli my mówimy o MMA i bardzo często słyszałem opinię, że ja najbardziej lubię MMA, kiedy walczą w stójce, bo wtedy walczą prawie na zasadach K1. To mówię jako zawodnik już swoim niedużym doświadczeniem MMA, że inna jest oczywiście wymiana w stójce, kiedy muszę brać pod uwagę możliwość obalenia, a kiedy tej możliwości nie ma. No i co? No i pewnie wszyscy zacierają ręce, czekają, dobra, kiedy to wszystko, co się stanie, i bardzo chętnie wam to opowiem, ale powiem bardzo ogólnikowo. Powiem, że stanie się to tej jesieni, także wszyscy pewnie pomalutku zastanawiacie się, o kogo chodzi, a ja już dłużej, więcej nie przedłużam, także zapraszam serdecznie, prezes organizacji Striking. Siemanko, witam. Siemanko, witam serdecznie. Dawno się nie widzieliśmy, dawno się nie słyszeliśmy. Bardzo często było tak, że ja lubiłem skomentować taką swoją optykę, swoją wizję na temat tego, co się dzieje na polskim rynku sportu walki. I ostatnimi czasy coś się wydarzyło, a uważam, że jeszcze więcej będzie się działo w niedługim czasie. No z racji, że jestem osobą, która ma pewną wiedzę, to postanowiłem się również z tym wszystkim z wami podzielić. Całkiem niedawno na moim Instagramie i właściwie również w mediach społecznościowych podłapały to pewne portale, wyszła na jaw informacja, iż pojawia się na polskim rynku nowa organizacja kickboxingu zwana Striking. A to może zatrzymam się przy samej nazwie, która w ogóle absolutnie totalnie mnie jara. Ja w ogóle na temat zawodników sportów uderzanych strasznie lubiłem zawsze określenie striker. Zawsze mi się to podobało. Jeszcze uzupełnieniem do strikera będzie king, to właściwie jest taki chyba pewnie nie w gramatyczny sposób tłumacząc taki król uderzania, niech będzie takie tłumaczenie po mojemu. Ale jak zwał, tak zwał. Faktycznie przejdźmy może do większych szczegółów całego tego projektu, którego jak powiedziałem wcześniej co nieco wiem. Ale jeszcze zanim do tego projektu, to może bardzo ogólnikowo na temat samego kickboxingu, czy to polskiego, czy też światowego. Ja jako zawodnik jestem zakochany właśnie w formule kickboxingu i pamiętam bardzo dobrze początek lat 2000, kiedy tak naprawdę królowała wtedy właściwie organizacja K1 w Japonii, gdzie wszyscy najlepsi zawodnicy na koniec roku brali udział w dużym 8-osobowym turnieju, gdzie do wygrania było, jeśli dobrze pamiętam, $400,000. Na dzień dzisiejszy ta kwota jest na pewno niemała, ale właściwie po inflacji i po sporych zmianach na rynku właściwie te kwoty już dzisiaj potrafią się do siebie bardzo, bardzo mocno różnić. Także myślę, że dzisiaj kwotą $400,000 nadal myślę nie jeden zawodnik byłby zainteresowany, a zwłaszcza zawodnicy kickboxingu, bo umówmy się, faktycznie dzisiaj kickboxing nawet na tym światowym najwyższym poziomie nie daje właściwie tak wysokich zarobków i tak dużych możliwości jak to robią inne albo inna dyscyplina sportu walki. To odchodząc od światowego kickboxingu, a skupiając się troszeczkę bardziej na polskim podwórku, całkiem niedawno, kilka lat też, powstała organizacja kickboxingu, która bardzo mocno reaktywowała ten sport, bardzo mocno udowodniła, jak szalenie duży potencjał jest właśnie w kickboxingu. I przede wszystkim to była świetna okazja, nie mogę użyć słowa niepowtarzalna, bo ta właśnie okazja za chwileczkę wróci. To była naprawdę niebagatelna, może bardziej w ten sposób, okazja dla zawodników, żeby mogli sprzedać swoje umiejętności na galach zawodowych. I była to niebagatelna okazja dla zawodników, którzy wtedy mogli sprzedawać swoje umiejętności na zawodowych ringach. No i również wilksyty owca cała, bo publiczność dostawała bardzo duży ładunek emocjonalny, właśnie związany z walkami na najwyższym poziomie. W ogóle polski amatorski kickboxing stoi bardzo, bardzo wysoko. Za każdym razem, kiedy zawodnicy razem z kadrą jadą wojować na Mistrzostwa Europy czy Świata, zdobywają wręcz worek medali, zawsze zajmują wysoko notowane miejsca w klasyfikacji medalowej. Ale to jest tylko i aż amatorski kickboxing, który się niestety czy też niestety różni od zawodowego. I dla przykładu, kiedy nasi polscy zawodnicy zaczynają podejmować tak samo podobne próby, wyzwania na świecie już w kickboxingu zawodowym, to powiedzmy sobie, te rezultaty są już nieco inne. Wynika to też z tego, że różny jest styl walki amatorskiej od zawodowej. No i z racji tego, że ten polski zawodowy kickboxing specjalnie nie radzi sobie najlepiej, to faktycznie zawodnicy również nie mają w tym dużego doświadczenia. No ale dobra, przejdźmy do tej deski ratunku, o której wspomniałem wcześniej, czyli Striking jako organizacja kickboxingu, która wprowadzi sporo nowości, których nie mogę wam powiedzieć tutaj w pierwszym odcinku. Chyba to, co uchyliłem już tego rąbka tajemnicy i co stało się informacją oficjalną, to jest to, że jest to kickboxing w małych rękawicach, co właściwie generuje jeszcze większe prawdopodobieństwo, aby osiągnąć esencję sportu walki. Używam takich bardzo mocno wyszukanych słów, a nie chodzi o nic więcej niż o zwykłe, proste mordobicie i o to, co jest esencją sportu walki, czyli nokauty. I walka w stójce w małych rękawicach właściwie naprawdę bardzo mocno zwiększa prawdopodobieństwo tego, że walka może skończyć się
nokautem. To jest coś, na co wszyscy czekają. I sorry, ale znowu muszę powtórzyć pewne slogany, które pewnie z moich ust padały, które pewnie już gdzieś tam w każdym środowisku się pojawiały. Że jeśli my mówimy o MMA i bardzo często słyszałem opinię, że ja najbardziej lubię MMA, kiedy walczą w stójce, bo wtedy walczą prawie na zasadach K1. Mówię prawie, bo to też nie jest na tyle otwarta walka w stójce, bo za każdym razem po dwóch, trzech uderzeniach, i to mówię jako zawodnik z już swoim niedużym doświadczeniem MMA, że inna jest oczywiście wymiana w stójce, kiedy muszę brać pod uwagę możliwość obalenia, a kiedy tej możliwości nie ma. I zwłaszcza kiedy chodzi o taką właśnie solówę, wymianę w stójce, to jest bardzo prosta zasada. W momencie, kiedy naprawdę zawodnik na mnie naciera, prosta zasada, maszeruj albo gin, albo podejmujesz walkę, albo tak naprawdę w tych małych rękawicach, gdzie dużo łatwiej osiągnąć swój cel i włożyć czysty cios, to naprawdę szybciutko może wtedy się to skończyć nokautem, i tego typu walk właśnie na polskim podwórku potrzebujemy. I skoro cały czas o kickboxingu i cały czas o K1, w ogóle tutaj troszeczkę też poszydzę z pewnych osób, które mówią: a Tomek, bo ja na przykład trenuję K1. Nikt właściwie chyba nie może powiedzieć, że trenuje K1, bo K1 jest po prostu zwykłą nazwą organizacji. To jest podobnie, jakby ktoś powiedział w MMA, że ja trenuję UFC lub KSW lub jakąkolwiek inną organizację. Tego się trenować nie da. To jest po prostu organizacja, która zyskała tak dużą sławę, że ludzie, mówiąc kickboxing, od razu myśleli K1. A teraz do samego może skrótu K1, skąd się to wzięło. Ja pamiętam jeszcze właśnie na początku lat 2000 czy pod koniec lat 90, kiedy jeszcze takie dużo bardziej czerstwe, na dużo niższym poziomie animacje przed każdą galą się wyświetlały, kiedy na przykład było wyraźnie zasygnalizowane boks, wyróżnione było K, oczywiście kickboxing z wyszczególnionym K, taekwondo, karate, i wszędzie pojawiała się literka K. I w każdym tym napisie oczywiście było wyróżnione K i finalnie było K, dodana jedynka, że to wszystko związane z tą literką K. Każda formuła walki ma prawo skupić się w jednym. No i w ten sam sposób powstało K1, czyli różne dyscypliny stójkowe rzucone tak naprawdę do jednego worka, do jednego ringu. I to chyba śmiało mogę porównać do KSW, gdzie sama nazwa, konfrontacja różnych sztuk walki, nie tylko stójkowych, opierała się na czymś bardzo, bardzo podobnym. Więc te schematy finalnie się zaczynają ze sobą powtarzać. Więc skoro powiedziałem, że schematy lubią się powtarzać, to striking będzie właściwie bardzo podobnym projektem. Zawodnicy sportów uderzanych właściwie mają prawo rywalizować ze sobą na oczywiście koronnych zasadach K1, ale tam jak najbardziej znalazłbym miejsce na walkę. Przykładowo bokser, który naprawdę swoje największe zagrożenie ma w rękach i w tym samym momencie dostaje również idealne narzędzie do robienia krzywdy, nokautowania swojego rywala, czyli oczywiście małe rękawice, na przykład versus karateka, który powiedzmy tak z ciosami na twarz specjalnie nie jest oswojony, ale za to potrafi kopać tak, że nie wiadomo, czy którykolwiek bokser sobie będzie z tym potrafił poradzić. No ale oprócz tego oczywiście całego krosowania, przeplatania różnych dyscyplin, to wiadomo, że faktycznie chcemy zobaczyć największą esencję kickboxingu K1 i zawodników, którzy specjalizują się właśnie w tej formule walki. Została również nawiązana współpraca z Polskim Związkiem Kickboxingu, żeby zawodnicy walczący na Mistrzostwa Polski, reprezentujący nasz kraj na najwyższym poziomie, również mieli tutaj okazję wziąć udział w tej gali. Także mamy jak najbardziej nawiązaną współpracę z Polskim Związkiem Kickboxingu. No i co? No i pewnie wszyscy zacierają ręce, czekają: dobra, kiedy to wszystko co się stanie, i bardzo chętnie wam to opowiem, ale powiem bardzo ogólnikowo. Powiem, że stanie się to tej jesieni, ale żeby też nie używać za dużo ogólników, żebyście chcieli dostawać pewnie jak najbardziej konkretne, sprecyzowane informacje, to z przykrością nie na tym kanale, ale odsyłam was na nowy kanał o nazwie Striking Festival, gdzie będziemy prowadzić wszystkie bieżące sprawy związane z organizacją. Kto, kiedy, z kim, ja. Wspomniałem o wielu nowinkach, o których nie mogę na chwilę obecną wspomnieć głośniej, ale zapraszam was na ten właśnie kanał, bo tam będziemy bardzo regularnie wrzucać materiały wideo z tym, abyście dowiedzieli się jak najwięcej informacji na temat strikinga. Mówię też w liczbie mnogiej, bo chciałem wam przedstawić prezesa tej organizacji i pewnie się zastanawiacie, kto to może być. Ja zacznę delikatnie podpowiadać. Mój serdeczny kolega, osoba, która fenomenalnie zna się na zawodowym kickboxingu, cały ten sport zna od podszewki, spędził w nim całe życie. Uwaga, uwaga, trun, tyn, tyn, tyn. Chciałem zaprosić Bartosz Batra. Siemanko, witam wszystkich. Siemanko, dzień dobry panie prezesie. I ja już może na samo zakończenie powtórzę się, że zapraszamy tym razem już oficjalnie we dwójkę na kanał YouTube'owy Striking Festival.
No bo co panie, bierzemy się sporo za robotę. Nie, no myślę, że naprawdę powiedziałeś już bardzo wiele. Bardzo się cieszę w ogóle, że jesteś tu z nami w Striking Festival, bo nie ukrywam, jesteś no ikoną kickboxingu w Polsce i bardzo się cieszę, że możemy wykorzystać i że chcesz dać się wykorzystać do promocji organizacji. Jakkolwiek to nie zabrzmi, nie? Także jakkolwiek to brzmi, także no mówię, jestem naprawdę... Dla mnie to jest też nowa rola, no bo de facto znamy się, jakby ja byłem całe życie zawodnikiem, trenerem i myślę, że to jest też element ewolucji mojej jako osoby. Też prowadzę biznes, także wiem mniej więcej jak to się robi. I mam nadzieję, że organizacja wypali, nie? A ja wiem już, że wypali, także... W życiu także, właściwie... Tak, ja z reguły nie mówię, że coś chcę z czego spróbować. Cieszę się, że to jest duży projekt, więc mam motywację też, żeby działać w tym i mamy ciekawy zespół, naprawdę fajnych ludzi. Także naprawdę zapraszam na pierwszą galę, no i de facto mamy Tomka, który jest no idealnym tutaj życiu nie boimy się wyzwań, zwłaszcza takich wyzwań, na których się znamy. Dokładnie. I tutaj zacytuję chyba najlepiej moją żonę, która, i tu się z nią zgodzę, to też się nieczęsto zgadza, że na niewielu rzeczach w życiu się znam, ale tak naprawdę na jednej znam się dobrze, bardzo dobrze. Od dzieciaka właściwie bierzemy udział w galach zawodowych. Dokładnie, bardzo często od samego zaplecza było to obserwowane, bo ja gdzieś tam zawsze miałem z tyłu głowy, że faktycznie pewnego dnia przyjdzie zmiana warty. Dokładnie, i będzie trzeba przejąć pałeczkę. Także co? Strikingujemy dalej. Striking Festival. Widzimy się tam wspólnie niedługo, bo naprawdę tam będziemy przekazywać wam kolejne informacje związane z organizacją. Stay tuned. Let's run. Dzięki. Czy dzisiaj jest miejsce na rynku biznesowym? Na organizację sportową, czysto sportową, bo striking taką też ma być, że nie ubieramy się żadne friki, żadną patologię. Musi być non-stop action. Musi być action i musimy szukać, no musi ten zawodnik szukać w tego ringu zakończenia walki przed czasem. Tu nie chcę oczyścić mucha się. Tego nie musisz wycinać, to może być fajne. Techniki widowiskowe, czy tak zwane action moves, nie, będą wyżej punktowane niż zwyczajny low kick, czy tam, nie wiem, front kick, tak, czy coś. No naprawdę musi być action, nie?